Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na ulubieńców miesiąca stycznia. I tu bardzo ważny komunikat na samym początku tego filmiku. Będą to ulubieńcy mieszani. Też nie będzie dużo produktów kosmetycznych. Właściwie będą to niestety odgrzewane kotlety, a to za sprawą tego, że naprawdę jest bardzo zimno, że ja nie jestem skłonna do tego, żeby łazić po sklepach i kupować nowe produkty. Staram się wykorzystać te, które niesamowicie dobrze sprawdziły się w ciągu roku i są takie produkty, które po prostu kocham, ubóstwiam. Zresztą jest też taka osoba, której zdanie i opinia w sprawach kosmetyków jest dla mnie najważniejsza, najistotniejsza. Niestety nie jest to osoba, która nagrywa na YouTubie. Jest to osoba, która pracuje w laboratorium kosmetycznym, więc tu po prostu składy Inti przede wszystkim. I pokażę Wam dwa takie produkty, do których właśnie moja koleżanka, nazwijmy to, cały czas przypomina, namawia mnie do ich systematycznego używania. I takie właśnie dwa produkty w tych ulubieńcach Wam pokażę. A poza tym pokażę Wam inne fajne rzeczy, więc koniecznie zostańcie ze mną. Tu na pewno Was troszeczkę zaskoczyłam, pokazując właśnie oto takie buty. Dlaczego one znalazły się w ulubieńcach tego miesiąca? Czyli na pewno to będą ulubieńcy tego miesiąca i następnego, bo słyszałam, że luty też ma być bardzo mroźny. Ja byłam zawsze taką kobietką, która biega sobie właśnie w butach skórzanych i te buty skórzane, najczęściej właśnie te noski są takie białe, pokryte solą. Ja też jestem osobą, która przemieszcza się komunikacją miejską i tu są mega duże opóźnienia niestety. Stwierdziłam, że pal licho mój wygląd, muszę kupić buty wygodne, ciepłe, solidne i takie, w których przede wszystkim nie zmarznę, jak będę gdzieś stała właśnie, czy to na przystanku, czy na dworcu, no gdziekolwiek. Zdecydowałam się na buty Voyasa. Ja właściwie miałam w tamtym roku już je upatrzone, widziałam je, ale kosztowały tak dużo, bo to była kwota koło 360 albo 370 i stwierdziłam, nie mam mowy, żebym tyle zapłaciła. Teraz one były w promocji, czy są, czy były, kosztowały 199 zł. Jestem w stanie teraz takie buty zapłacić i uwierzcie, jeszcze noga mi w tym roku nie zmarzła. I co jest też fajne, to jak mierzyłam je w sklepie i później wróciłam i zamierzyłam je na gołą stopę w domu, to stwierdziłam, że czuję się tak, jakbym była w takiej chatce leśnej. Ta goła stopa tak fajnie poczuła się tutaj w tym futerku. Była tak dopieszczona i wymyziana, że zrobiło mi się bardzo miło i chciałabym właśnie takie buty też nosić po domu. Oczywiście to jest niemożliwe, bo noga się od razu w nich poci. Jednak właśnie na te temperatury takie mocno minusowe, to ten but się świetnie sprawdza. Powiem Wam też, że jak wychodzę do sklepu mam kilka minut tak naprawdę, to już nie muszę zakładać skarpet, co mnie bardzo cieszy, więc ten ulubieńc tego miesiąca i miesiąca lutego to na pewno będą buty z Voyasa, które kosztowały mnie 199 zł i które mają właśnie taki śmieszny, rudy kolorek. Pierwszy z odgrzewanych kotletów to jest Ziaja Pro Exfoliator. Ja jakiś czas temu umieszczałam go już w moich ulubieńcach. Było to chyba albo pół roku temu, albo kilka miesięcy temu. I wróciłam do tego produktu, ponieważ stosowałam go troszeczkę mniej regularnie. To nie tak, że zaprzestałam, ale zdecydowanie nie byłam tak regularna, jak jestem teraz. To jest właśnie jeden z tych dwóch produktów, o którym przypomina mi moja koleżanka. Przede wszystkim właśnie ze względu na skład Insi i na działanie. Jest ten produkt nieziemski. Ja odkryłam jakby dodatkowy jego plus wtedy, kiedy moja skóra jest, czy ma już jakiś problem i ten problem jest taki w postaci takiej przebarwienia czy takiego strupka, który zostaje po jakiejś tam niedoskonałości. Ja używam też bardzo delikatnie tego produktu. Nie trzymam go wtedy 5, tylko 3 minuty. I cóż, mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że nagrałam ten filmik, który gdzieś tam sobie jest na YouTubie i który oczywiście wskażę Wam w opisie. Będziecie mogły dowiedzieć się więcej na temat tego produktu. Przepraszam z góry, bo trochę ględzę w tym filmiku, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. To jest
Produkt nasz polski z niesamowitym składem. Myślę, że z dostępnością tego produktu, jeżeli ktoś naprawdę chce go kupić, nie będzie żadnego problemu. A działanie właśnie przy skórach takich łojotokowych, tłustych, mieszanych, nawet powiedziałabym suchych, a oprócz naczynkowych tak naprawdę jest zbawienne, trzeba to robić tylko bardziej regularnie. Ja w tym momencie używam go 2 razy w tygodniu, raz w tygodniu na całą twarz, a drugi raz to jest wtedy, kiedy używam go tylko właśnie w te wybrane miejsca, które potrzebują właśnie tego produktu, czyli takiego złuszczenia bardziej enzymatycznego. Jeszcze raz przypominam, Ziaja Pro z kwasami 25%. Więcej informacji, więcej szczegółów w filmiku, który Wam wskażę. Następny produkt z odgrzewanych kotletów to mgiełka z Elf. I tu, co prawda, nie można już za dużo rozszyfrować na tym produkcie, ponieważ wszystko się starło. Jednak, dlaczego do niej wróciłam, do tej mgiełki? Oczywiście to było za sprawą mojej koleżanki, która przypomniała mi o tym produkcie. Jego zostało mi w opakowaniu naprawdę tak już niedużo, ponieważ ja latem używałam jej bardzo intensywnie. W okresie jesieni absolutnie ją odstawiłam. Dlaczego do niej wróciłam? Dlatego, że czuję mega taki duży dyskomfort wchodząc z chłodu do pracy na przykład. Czuję, że ta moja skóra jest taka troszeczkę ściągnięta. Fajnie by było właśnie ją czymś odświeżyć, i w tym momencie świetnie sprawdza się ta mgiełka. Ona właśnie przy tych temperaturach minusowych, kiedy ten nasz makijaż się absolutnie nie rozpływa, tworzy na naszej skórze takie dodatkowe rozświetlenie, fajny, przyjemny refleks. Ja uwielbiam to, jeżeli chodzi o makijaż. Nie lubię takich pudrowych wykończeń. Zdecydowanie dla mnie ten błysk taki satynowy ma duże znaczenie, i tu ze sprawą tego produktu, który przestał już być w tym momencie produktem okresowym, a stał się jak najbardziej produktem całorocznym. Ja po zużyciu tej mgiełki mam już upatrzony kolejny produkt z rodzaju właśnie takich odświeżających. Pamiętajcie tylko jedną istotną rzecz, żeby starać się nie aplikować go w okolice oczu, ponieważ tamten produkt nie działa za fajnie, więc reszta twarzy jak najbardziej. Jeżeli macie ten produkt i odstawiłyście go, to koniecznie go właśnie spróbujcie w tym okresie zimowym. Następne dwa produkty, tak jak widzieliście przed sekundką, jest to kredka do oczu i pędzelek. Pędzelek poleciła Gosia bodajże w swoim filmiku z ulubieńcami miesiąca października, tak mi się wydaje. Oczywiście link do tego filmiku znajdziecie w opisie. To jest pędzelek z H&M, kosztuje 14,90, ma dwie końcóweczki. Ja używam tej przede wszystkim do rozcierania tu dolnej powieki, tak to można powiedzieć. No dobra, chyba dolnej powieki. Jako produkt używam kredki z Bel, którą poleciła mi moja siostra, to jest Precision i to jest numerek 05. Staram się troszeczkę mocniej malować, co może widzicie, a może nie. W każdym razie to też dlatego, że przez ostatni okres mam zapalenie spoiwek i te moje oczy wyglądają bardzo, bardzo źle, więc one bez makijażu wyglądają zdecydowanie gorzej. Więc staram się po prostu troszeczkę zaznaczyć oko i dzięki temu to spojrzenie nie jest już tak bardzo mocno zmęczone. Co mogę Wam obiecać, to tylko to, że za kilka miesięcy, za jakieś 2 albo 3 miesiące pojawi się na moim kanale bardzo duża recenzja kremów pod oczy, ponieważ te okolice niestety właśnie przez to zapalenie spoiwek są bardzo mocno i podrażnione i przesuszone i tych zmarszczek niestety pojawiło się troszeczkę więcej niż zwykle, więc to mogę Wam obiecać. A teraz już kolejni ulubieńcy i będą to dwie książki. I oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie poleciła Wam kolejnych fajnych książek. Ja nadal czytam kryminały, także mam do polecenia dwa. Świetne zresztą. Pierwszy to jest Zaginiona. Na tą książkę czekałam cały miesiąc w swojej bibliotece, ale uwierzcie mi, było warto.
trzyma do końca w napięciu i świetnie się ją czyta właśnie przez jeden wieczór czy przez jeden kawałek nocy. Także koniecznie musicie sobie zarezerwować troszeczkę więcej czasu, bo jest to książka do przeczytania od deski do deski. Kryminał naprawdę z górnej półki. Następna to oczywiście też kryminał i to jest Ostatni ślad. Książka, która była popularna w roku 2008. To przeczytałam na okładce i ja przeczytałam ją właśnie teraz, czyli w 2014. Niezła obsuwa czasowa, ale też jest świetna i właśnie dokładnie tak jak w przypadku Zaginionej, trzeba ją przeczytać od deski do deski. Więc jestem ciekawa w ogóle Waszych opinii, a jeżeli już czytałyście którąś z tych książek, to musicie mi napisać, co o nim myślicie, a jeżeli same przeczytałyście jakiś świetny kryminał, to oczywiście musicie mi go polecić. Słuchajcie, to by było na tyle. To byli wszyscy ulubieńcy w miesiącu styczniu. Cóż mogę Wam powiedzieć, że jeżeli spotkamy się w lutym, to na pewno wydarzy się troszeczkę w tym filmiku więcej rzeczy, ponieważ w lutym są moje urodziny i to będzie na pewno wyjątkowy miesiąc dla mnie. Ja tym miłym akcentem związanym z moimi przyszłymi urodzinami żegnam się z Wami. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!